Witajcie, moi kochani, ja z kawą zimną. Jeszcze od rana, no bo jestem zabiegana. Tak jak widzieliście po tej umywalce. Sobie niby powiedziałam, że już nie będę teraz na szybko, że nie będę się spieszyć. No ale niestety, no nie potrafię tak. Taki mam tryb życia, że muszę się spieszyć, no niestety. I teraz tak, dzisiaj akurat się spieszyłam, ponieważ pojechałam do galerii. A jak się pojedzie do galerii, to można się zatracić i chodzi się, chodzi, szuka, coś tam ogląda i tak dalej. A że dawno mnie w tej galerii nie było, to chciałam sobie tak popatrzeć. Ale niestety, jakoś tak mi czas tam szybko zleciał. W ogóle ja nie lubię chodzić po galerii, nie lubię chodzić po sklepach, nie lubię przymierzać ciuchów. I powiem Wam, że wolę internetowo zamawiać. Ale niestety w Sinsay'u chciałam zamówić takie bluzy dwie. Ale nie wiedziałam, czy one będą fajne. I jak już mówię, jestem w tej galerii, to sprawdzę, czy czasem na stanie tam nie ma, nie? W sklepie nie ma. No i faktycznie były w sklepie. I przymierzyłam je, ubrałam i nie umiem się zdecydować co do koloru, więc mam nadzieję, że mi pomożecie we wyborze koloru bluzy, bo dwie zostawić, chociaż one są tanie, bo za 4 dychy bez grosza. Mówię, przepraszam przez nos, ale jeszcze pozostałości to są po tym moim takim przeziębieniu. Jednak mnie położyło na łopatki, ale jakoś doszłam sama do siebie. I byłam też w Rossmanie i ostatnio przyszło do mnie zamówienie z Hebe. Zacznijmy może od Hebe. Aha, jeszcze Golden Rose. No. Zacznijmy od Hebe. W Hebe ostatnio, nie wiem czy Wam pokazywałam, sobie kupiłam w ogóle podkłady. Podkład, najpierw jeden podkład. Z Rimmela. Ja używam zawsze ten numerek 305 BAF. Nie zwracajcie uwagi na moje paznokcie, ponieważ będę dopiero się nimi zajmować na wieczór. Więc taki właśnie zawsze odcień używałam, ale mówię, coś mi jest za ciemny, więc wezmę o ton jaśniejszy w numerku 203 True Beige. No i faktycznie bardzo fajny odcień i nie żałuję, że kupiłam. Zresztą to naprawdę bardzo uwielbiam te podkłady, bardzo lubię. Te dwa kolorki są mega. I co tutaj jeszcze ostatnio zamówiłam? Aha, z Claresy, ponieważ ostatnio jest szał na firmę Claresa. Zwłaszcza właśnie zmalowana. I też inne te youtuberki, które wykonują makijaże, to cały czas słyszę to Claresa i tak dalej. Mówię, dobra, niech będzie, niech już stracę i przetestuję i sprawdzę, czy mówią one prawdę, czy nie. Wiecie co, no tak, kupiłam taki tusz do rzęs. To miało być sztos. To miało być sztos nad sztosami. Smoking Hot. Mega Volume and Long. Pogrubienie i wydłużenie. Szczoteczka jest taka. Powiem Wam, tyłka nie rozrywa. Tuż jak tuż. No na szczęście ja kupiłam akurat na promce w Hebe, ale powiem Wam, że no drugi raz bym go nie kupiła. Mam go nawet na sobie i tak go nie widać za dobrze. Ani on tak nie wydłuża za mocno, no pogrubia też, nie? Taki jest, wiecie, taki nijaki jest. I on jest tak jakiś suchy w środku. Nawet jak tu wyciągam, to tak by nie było w ogóle produktu w środku. Nie wiem, to ten, co ostatnio sobie kupiłam z Eveline, to powiem Wam, że on bardzo świetnie wydłuża, bardzo, mega wydłuża rzęsy, bardzo, mega tak wydłuża, ale znowu minus jest taki, że nie pogrubia. Więc mówię, nawet tam widziałam taki na Instagramie rolkę, jedna właśnie z makijażystek, ale nie wiem jaka to była makijażystka, pokazywała właśnie, że jest w Hebe i pokazywała te, taką tutaj, te, jak to się nazywa, tę półkę, gdzie właśnie wszystko jest z Claresy i mówi, że wszystkie przetestowała tusze z Claresy, ale najbardziej jej się sprawdza ten i to jest, że super, sztos i tak dalej. A mnie tuż jak tuż, szału nie mam. Później kupiłam też podkład z Claresy, Pretty Please, to jest satin matte, on jest taki niby matujący, ale daje efekt takiej satynki, taki o. I tutaj mam w numerku 04 medium i on naprawdę jest bardzo fajny, jeżeli chodzi o rozsmarowywanie, bo taki jest kolorek. Bardzo fajnie się rozsmarowywuje i na początku
Jest bardzo fajne krycie, ale nie takie betonowe, wiecie, nie takie, nie? Taki totalnego betonu. Bardzo ładnie buźka wygląda, z tym, że no niestety schodzi z brody tutaj w okolicach nosa, gdzie indziej też i długo się nie utrzymuje. Także ja go będę używać tylko wtedy, kiedy będę wybierać się gdzieś, gdzie będę wiedziała, że jadę gdzieś tam na 2-3 godziny dłużej, nie, ponieważ no nie wytrzyma cały dzień ten podkład. Jeszcze jest podkład właśnie 2 w jednym, czyli korektor plus podkład, też z Claresy. Tutaj akurat ja go nie mam, ale moja mama go kupiła i ja sobie wzięłam, oczywiście tu nie mam, a jest tu. Wzięłam sobie, o, do takiego czegoś, zawsze mam takie w domu, te pojemniczki iż do przetestowania, czy faktycznie, bo zmalowana mówi, że jak nakłada, to jest taki, wiecie, że utrzymuje się długo na twarzy, zakrywa niedoskonałości i tak dalej. Powiem wam tak, jak nakłada się go, to faktycznie to jest taki, nie wiem, zaraz może tutaj znajdę. Faktycznie zakrywa niedoskonałości, faktycznie przylega od razu do twarzy. Taki jest, wiecie, że zasycha, zastyga, powinnam powiedzieć, nie? Zastyga, ale długo się też nie utrzymuje. Tutaj, w tych partiach i tutaj, właśnie gdzie w strefa T, to się nie utrzymuje długo. Więc to jest taki, zaraz wam pokażę. Ja go miałam też kupić, ale dobrze, że nie kupiłam. Mówię, przetestuję od mojej mamy. Czekajcie, bo mam brudny telefon. To jest ten Liquid Perfection 2 w jednym. O. Także no, ani ten szału żadnego nie robi, jak właśnie zapewniają no youtuberki, które no, robią makijaż. Nie wiem, bynajmniej u mnie. Mówię, no każda z nas jest inna, każdy ma inny typ cery. Ja mam świecącą w strefie T. Tutaj gdzieś jest przesuszona, problematyczna. Dlatego, no mówię, to na mnie na przykład działa ten podkład, że naprawdę bardzo jest fajny, a znowu moja mama go nie lubi. Widzicie? No i to tak jest, nie? Mojej mamie na przykład z Claresy tamten nawet w miarę przypadł do gustu, nie? Ten taki, co przed chwilą wam pokazałam. Co zmalowana mówisz, że jest taki ekstra, no to też, chociaż mówi, że takiego mega szału to też z nim nie ma. To woli o wiele bardziej z. Moja mama woli bardziej z tego, jak to się nazywa. Boże, zapomniałam. Już tyle gadam tu. O Boże, jak się nazywa? Estée Lauder. Tam jakoś. 2 w 1, też coś tam, dobra, nieważne, już zapomniałam, jaki to jest kolor, od się nieważne, po prostu z, lubi z czego? Boże, Estée Lauder. I że wtedy ma takie pełne zaufanie, że jak się nim wymaluje, to faktycznie on nie zejdzie. A ja znowu do tych mam zaufanie i nie są to jakieś wielkie pieniądze. Dobra. I jeszcze dali tutaj w paczce, bo moja mama sobie zamówiła w paczce poprzez stronę Claresy, a ja poprzez Hebe. Taki, zobaczcie, kamuflaż, nie? Który jest w odcieniu dla murzynek chyba. Ja nawet próbowałam robić z tego sobie konturowanie twarzy, ale powiem wam, że jest bardzo chłodny odcień, także nie wiem, dlaczego takie dali coś, niby wsadzili za darmo, ale. To będzie, tu pisze kamuflujący korektor w sztyfcie. Ani to się nie nada na korektor w sztyfcie, ani jako do konturowania, ponieważ jest to bardzo chłodny odcień. To jest chyba 0,4. Tak tu pisze? Chyba tak, nie wiem. Dobra. Teraz następna rzecz, żeby się nie pogubić, bo mam dużo wam rzeczy do pokazania. Kolejna rzecz, to może pokażę wam z To było Hebe, nie? To teraz wam pokażę z Rossmana. O, co kupiłam stacjonarnie. Była teraz promocja na firmę Mysterium, szampony do włosów, odżywki i wcierki. I ja sobie kupiłam właśnie ten szampon wegański, piękne włosy, dużo włosów. To właśnie ten, który dostałam kiedyś ze współpracy barterowej i używam do tej pory. Powiem wam, że to jest moje trzecie opakowanie, bo pierwsze było
od firmy, której dostałam z tej współpracy. Drugie opakowanie to było, które sobie sama kupiłam za własne pieniądze. I trzecie opakowanie, które teraz zakupiłam też za własne pieniądze. Gdzieś szampon kosztuje, jak jest promka, koło chyba 2 dyszek, jakoś tak, nie chcę Was kłamać. Albo 18 zł. I jest też, kupiłam sobie, natomiast odżywka kosztuje chyba około 18, jakoś tak. Ja mojej mamie kupiłam całe, wszystkie 3 wersje, czyli odżywkę, to serum, wcierkę i szampon. Ja natomiast kupiłam sobie tylko szampon i serum, ponieważ odżywkę dopiero co zaczęłam, właśnie nowe opakowanie, które jest, to będzie moje drugie opakowanie odżywki, bo pierwsze opakowanie to właśnie było ze współpracy barterowej, a drugie kupiłam sobie za własne pieniądze i jeszcze tę odżywkę mam, bo dopiero co ją napoczęłam, więc mówię, nie kupuję, bo szkoda kasy, będzie znowu kiedyś promka, to wtedy kupię, jak mi się już będzie kończyć. Natomiast serum to wegańskie, na to mówię wcierka, bo wspomaga po-covidowy odrost tutaj włosów, produkt bez spłukiwania, bardzo lubię, bo widzę, że włosy mi naprawdę mega rosną, także polecam Wam tutaj tę serię. I do tego jeszcze jest także odżywka do włosów i ja mojej mamie, widzicie, gdyby... To był szajs, gdybym faktycznie, widzicie, to nie jest tak, że ja dostanę coś ze współpracy barterowej i wtedy, wiecie, Wam mówię, że jakie to wszystko jest rewelacyjne, cudowne, wiecie, no kupcie, bo naprawdę sztos, a tak naprawdę to jest wszystko byle jakie. Nie, to co na przykład wypróbuję z współpracy barterowej i naprawdę jest mega sztosem, to później sama kupuję, widzicie, za własne pieniądze i sama tego później używam. To nie jest tak, że dostanę coś z tej współpracy barterowej i fajnie, cieszę się, haha, hihi, a na przykład to nic nie daje i później Wam tylko kity tu bym wciskała. Nie, to nie jest tak właśnie u mnie. U mnie to tak nie działa. Jeżeli coś mi się sprawdza i jestem pewna 100%, że to jest godne polecenia, to Wam polecam. I widzicie, to są moje już trzecie opakowania. Bo pierwsze, mówię, ze współpracy barterowej dostałam, a dwa pozostałe za własne pieniądze kupiłam. Oprócz właśnie odżywki, ponieważ mam nową, którą sobie zakupiłam, nie wiem, z miesiąc temu, dwa miesiące temu jakoś tak. Powiem Wam, że nawet starcza to wszystko. No i jeszcze mojej mamie kupiłam taki cały zestaw. Czyli mamie kupiłam mojej i szampon, i serum, i odżywkę. Także naprawdę Wam polecam. Czyli to są zakupy takie z Rossmana. Później kupiłam sobie, ponieważ nie używam teraz do demakijażu twarzy, nie używam tego płynu micelarnego, tylko do demakijażu używam olejków, więc nieraz zostaną pozostałości po tuszu do rzęs, więc teraz była promka na Niwejkę, ten płyn dwufazowy za 9 jakoś tam złotych. Płyn do demakijażu oczu usuwa wodoodporny makijaż i tutaj mamy biotynę plus ekstrakt z bławatka. To jest ten taki dwufazowy. Kiedyś go często kupowałam i mówię, powrócę sobie, jak zostaną jakieś pozostałości po tuszu do rzęs, to sobie fajnie tym zmyję. To jest to. Później mój must have, ulubiony szampon, suchy szampon. Wiem, że no nie wszyscy używają suchego szamponu, niby tak twierdzą, a i tak używają, myślę, bo to jest naprawdę super alternatywa, kiedy nie mamy czasu, kiedy się spieszymy. Na przykład ja tak mam nieraz, że tak nie mam czasu, żeby w danym dniu na przykład umyć włosy, że po prostu na drugi dzień no muszę użyć tego suchego szamponu, bo nie mam czasu, po prostu spieszę się, czas mi na to nie pozwala. Ale ja kupuję właśnie z Batiste tylko i wyłącznie ten, który nadaje kolor, czyli właśnie dla brunetek. Taki, ten najciemniejszy i bardzo go lubię, zawsze go muszę mieć pod ręką, akurat też był na promce. No i kupiłam sobie szczoteczkę do zębów zwykłą, ale soft, ponieważ ja chyba się wydzieram za mocno, mam wrażenie, że mnie chyba sąsiedzi już słyszą, co ja mówię. Szczoteczkę do zębów taką zwykłą i kupiłam sobie pierwszy raz z Deli taki lakier hybrydowy, jakiś żelowy, nie wiem, taki oto
lakier, bo ja chciałam taki biały, mleczny. W ostatnim jakimś filmiku Wam mówiłam, że kupiłam ze Sally Hansen biały i myślałam, że z mlecza, się okazało, że on jest kryjący. I to on jest właśnie taki, widzicie, kolorek. Też mi się przyda, też mi się przyda i on tutaj ma, nie wiem, koral hybryd to jest. Ale jaki to jest numer? Aha, tutaj mam, Boże, 40... No mi się kamera odbija. 41 numer, dobra. Czyli Rossmana mamy załatwionego. Teraz Golden Rose. Golden Rose. No zaszalałam ostatnio z kosmetykami, bo kosmetyki, no, lubię. Moje teraz takie must have, które używam do malowania ust, no akurat nie teraz, nie mam na sobie, teraz na sobie mam taką maskę pszczelą, że tak powiem, z miodem pszczelim, którą Wam polecałam i właśnie sobie zamówiłam, bo była promka teraz w Hebe, więc zamówiłam sobie. Więc teraz takie, Boże, gdzie to ja mam? Nie mogę się odnaleźć dzisiaj, chaotyczny filmik, bo nie umiem się odnaleźć i się spieszę. Moje must have takie na usta, jak gdzieś tam wychodzę, no to są właśnie te takie produkty, co Wam ostatnio pokazywałam, czyli matowa taka pomadka z Golden Rose numerek 02, do tego konturówka 504 z Golden Rose i taka pomadka wykręcana numerek 01, co mi swędzi coś nos. No i kupiłam sobie dzisiaj już inny numerek pomadki, bo ta jest taka, zaraz Wam pokażę tutaj, o. Ta jest taka. I to jest numer właśnie 01, tak? A ja sobie kupiłam teraz w numerku... No jak nie otworzę, to Wam nie powiem. W numerku 05 i ona jest taka bardziej nudziakowa. Taka nawet koralowa jakaś. Ona jest taka bardziej nudziakowa, koralowa bym powiedziała, nie wiem. Ale pasować będzie do każdej pomadki, albo nawet samą mogę używać. To kupiłam. Później kupiłam sobie dwie konturówki. Pierwsza to jest numer 531. Boże, mam ten numer? Nie, 521 mam, przepraszam. 531 i to jest taki odcień. I drugą kupiłam sobie 503. I to jest taki odcień. I teraz tak, kupiłam pierwszy raz błyszczyki, które teraz weszły chyba, weszła ta linia, takie nudziakowe, nude look, taka pomadka. O, i tu mam numer... Boże, człowiek ślepy, 03 chyba, Rose Nude, bardzo ładny kolorek, bardzo, bardzo ładny, o. Widzicie taki kolorek? Bardzo, bardzo ładny, podobał mi się. I błyszczyk, ponieważ z Golden Rose bardzo lubię takie błyszczyki, te Mega Shine. Tylko że ja mam jeden w odcieniu 117, on jest taki bardziej w brąz, a drugi mam w odcieniu 121 i on taki z drobinkami, taki lekko różowy, taki wiecie, mieniący się. A teraz kupiłam bez żadnych drobinek taki, może na tej, teraz tu pokażę ręce. On jest taki trochę mleczny, wchodzący w taki... lekki róż, o, bardzo mi się podobał. I kupiłam jeszcze sobie z Golden Rose, no spadło, kupiłam sobie lakier do paznokci i tutaj jest, a już mam właśnie w końcu ten biały i to jest ten biały, taki jak chciałam, czyli biały, Boże, jaki? Mleczny, o, biały mleczny. Także będę malować teraz paznokcie, muszę pazury doprowadzić do jakiegoś ładu. A tutaj sobie kupiłam prezencik sama dla siebie. Tutaj taką biżuterię też Wam pokażę. W sklepie tutaj koło mnie, więc taką, o, na żmijce. Czekajcie. Ech, to odczepię.
już tyle gadam, że nie wiem, kiedy wam te bluzy pokażę. Tak na szybko bluzy pokażę wam. Więc na żyłce takie coś z takim piórkiem i tu są cyrkonie. O, jest też regulacja. I do tego sobie zakupiłam również taką samą do kompletu bransoletkę. Bo coś mi na takie żyłkowe już dawno szło. Dobra, to teraz pokazuję wam bluzy. Zaraz wracam, tylko muszę to zmyć. Jeśli chodzi o bluzy ze Senseya, to są to takie same, tylko inne kolory. Widzicie, o, zielona i ona taka niby to nie jest czerwona, bo nawet na stronie internetowej Senseya pisze, że to jest pomarańcz. Ale no ja bym nie powiedziała, taki wiecie, czerwień wpadająca z lekkim takim pomarańczem, nie wiem. To jest taka po prostu, o, bluza taka z przodu. Wziąłam oczywiście największy rozmiar XL-kę, więc ona jest... Taka ona trochę jest, nie jest ani za długa, ani za krótka. O, i taki tutaj jest rękaw. I z tyłu też jest, nie jest z meszkiem, bez meszka. Bez meszka, bez meszku. Dobra, nieważne. I ona właśnie kosztuje 39,99. To i jeszcze taką zieloną. I nie umiem się zdecydować w ogóle, jaki kolorek tutaj. Więc tu jest zielona taka. W tym samym rozmiarku. O. I z tyłu jest taka. No, i tu ma tak w środku. Także dobra, teraz założę wam może nawet na tę bluzkę, bo szkoda czasu, bo dzisiaj się z tymi kosmetykami za dużo tam rozgadałam. Więc no, powiem wam, że naprawdę nie wiem, który kolor lepszy by był dla mnie. Wiadomo, że... Muszę to jakoś tam, wiecie, podwinę sobie tutaj, nie? Tu jakiś naszyjnik sobie dam, nie? Będą jakieś spodnie inne, jakieś jeansowe. Także na to nie zwracajcie uwagi, ale po prostu do twarzy, jak mi jest lepiej. Czy właśnie tu, w tej zielonej, lepiej mi? O, tak. Oj, widzicie, ona nie jest taka krótka, bo jest taka na połowę pupy. Także bardzo fajnie. Byłam w szoku, myślałam, że to z takich bardziej krótszych. Wiadomo, że tutaj jest szeroka, ale ja lubię takie właśnie szerokie. Także no nie wiem, jakby co tutaj zrobić. Czy zielona, czy tamta. Dobra, teraz przymierzam tę drugą. Chociaż powiem wam, że znając mnie, to chyba zostawię dwie. Też jak mąż przyjdzie z pracy, go zapytam, to on powie, w jednej i w drugiej ci ładnie, bo tak zawsze słyszę. No. Także bardzo mogę na niego liczyć, jeżeli chodzi o doradztwo. No, ten kolorek jest taki bardziej intensywny. Dawno takich kolorów nie miałam. Ojej, pamiętam, jak już to na studiach takie kolory miałam. Ale teraz to... No, tutaj ona jest. Tak wygląda w niej. Trochę mogę wyglądać na zmęczoną, także przepraszam was. A mnie do nerwy nie lubię tak przez nos mówić. Więc tak, o, w tym kolorku, tak jest. Powiem wam, że za te pieniądze to nawet warto zostawić dwie, nie? Bo i taka się przyda bluza, jak na przykład bardziej tak słoneczna, fajna pogoda będzie, nie? A jak troszkę już taka gorsza, taka pogoda bardziej deszczowa, to na przykład ta zieleń też fajnie. Nie wiem, ta czy ta, nie wiem. Doradźcie mi, naprawdę, bo ja nie mam bladego pojęcia. Dobra, kończę, moi kochani. Trzymajcie się, jeżeli wam się filmik podobał, to zachęcam do czego? Do łapek w górę, mogą być też w dół, jeżeli wam się nie podobał. I co jeszcze? Możecie oglądać mnie na Instagramie Lucy2585. I zresztą wszystko wam podam, wszystko wam podlinkuję, te bluzy też, bo naprawdę są bardzo fajne są. I co jeszcze? No i zachęcam do subskrypcji, ale pamiętajcie o dzwoneczku. Także dobra, bo będziecie wtedy na bieżąco ze mną. Także dobra, kończę, moi kochani, trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia. Pa, pa!